Witam. Ostatnio z Kubą staramy się w miarę możliwości regularnie trenować jazdę supermoto na naszym ulubionym torze w Jankach. A jeździmy nie tylko dlatego, żeby dobrze przygotować się do rychło nadchodzącego sezonu supermoto. Przede wszystkim mamy z tego frajdę. Kuba kiedyś powiedział mi: tato, kocham swojego pitbajka. Lubi jeździć, lubi rywalizację. Ważny dla niego jest kontakt z rówieśnikami i starszymi, od których dużo, naprawdę dużo się uczy. Mnie z kolei cieszy to, że on chce, że garnie się do tego. Ma swoje hobby. No ale niestety, jak to w życiu bywa, na ostatnim treningu wydarzyło się coś niefajnego. Nie, to było nic. Dojechał gościa, jechał za nim jakieś dwa okrążenia, po czym zdecydował się na manewr wyprzedzenia po zewnętrznej. Gość się wystraszył, no i bum. Uderzył go w jego lewy bok, Kuba poleciał na prawy bok. Biedny Kuba bardzo się wystraszył, miał łzy w oczach, nie wiedział do końca, co zrobił źle. Przejął się też swoim pitbajkiem, no bo na pierwszy rzut oka nie wyglądał fajnie. Kubie nic się nie stało, a po dzwonku jego moto wyglądało właśnie tak, jak custom. Stracił przedni błotnik i lewy i prawy bok. Tak wygląda jego przedni błotnik. Prawy bok. No i lewy bok. No, w zasadzie lewy bok odpadł, a prawy się łamał. Niestety. Dostał reprymendę, żeby nie wyprzedzać po zewnętrznej, a szczególnie osób początkujących. No i musi wyłożyć kasę ze swojej skarbonki na boczki i przedni błotnik. Ale tak naprawdę najważniejsze, że nikomu nic się nie stało. Wyciągnął z tego wniosek, a części już zamówione. Nie było? Wywrotka zaliczyłeś konkretno, co? No.